To tam działa, jak trzeba. Serdecznie z tej strony Grantą. No i cóż, będziemy dzisiaj, jak tutaj wspomniał już Joker, męczyć dalej naszą grę Element of Justice. Spróbujemy ją dzisiaj przejść na wszelkie możliwe sposoby. A witam cię serdecznie Draxodia, witam cię serdecznie Master Bezi, witam cię serdecznie Joker, The Shadow i tak dalej. No, bardzo mi miło. I cóż, no i tak. Wczoraj graliśmy w tę grę i okazało się, że pomimo tego, że jest strasznie krótka i prosta, to jednak posiada całkiem sporo możliwości ponownego jej przejścia. I tak, no i z ciekawości nawet postarałem się o to, żeby rozpakować pliki tej gry. Tak żebym mógł sobie zobaczyć, czy tam aby na pewno nie ma jakiegoś sekretu, czy jak po prostu zrobić to dobre zakończenie. Pobieżnie to dosyć przejrzałem i chyba nie ma dobrego zakończenia. Z uwagi na to, że autor raczej chciałby, żeby zostało to. Nie, akurat Ogami nie dowiedziałem się z plików. No tutaj tak, udało mi się rozpakować ten projekt. Także widzicie, że są tutaj poszczególne mapy. No udało mi się jakby odtworzyć to na projekcie RPG Makerowym, ale nie będę tego pokazywać, co tam dokładnie jest na streamie, bo pierwotnie to miało być wszystko zapakowane. A my postaramy się dzisiaj przejść do końca wszystko tak, jak by chciał tego twórca gry. No tam w sumie z tego pobieżnego przyjrzenia się tym plikom jakoś wiele nowych rzeczy się nie dowiedziałem. Przez co wydaje mi się, że jednak chyba nie ma takiego dobrego zakończenia. Chyba jest tylko zakończenie właśnie zombie albo suicide, no. Tak mi się zdaje. No dobra, no to co? Więc tak, zapisałem sobie wczoraj propozycję od was. Co właściwie byśmy mogli jeszcze zrobić, żeby dojść do tego prawdziwego zakończenia. I tak. Wrócić do Pinki po lizaniu, tak zwanym. Także, no dobra, spróbujmy zrobić to na początku. Tak, zejdziemy sobie po to siano, tak jak zawsze. Rozmawiamy z nią, żeby na pewno blokować wszystko, wyznaczać, ponieważ wiadomo, że tam są w tej grze różne kotwiczki. Z tego co wiem, jak się stanie tutaj przez 20 sekund, to będziemy mieli okazję oddać Pinkie Pie Gamiego. Gami chyba służy po prostu do tego, że zadaje jednorazowo 2500 obrażeń. O, i widzicie, jest. You found Gami. Możemy teraz sobie wejść tutaj w itemy i mamy. A crocodile with no teeth. No ale wiesz, to chodzi o... po prostu o Pinkie Pie, dosłownie. O lizonie. A to Octavia zawsze taka była, od samego początku.
Bo jestem w sumie ciekawy, co się teraz stanie, jeżeli pójdę do Pinkie Pie. Czy jestem w stanie od razu jej oddać tego kolego? Znalazłeś moją zabawkę antystresową? Dobrze dla ciebie. Czy dalej ją mamy? Dalej, tak, daleko mamy. Aha, czyli ona nie reaguje, czyli to nie ma kompletnie znaczenia, tak naprawdę. Czyli tak, to jest taki chyba bonus, który ma mi pomóc w ostatecznym pokonaniu Trixie. Fight Snips. W sumie nie sprawdzałem, jakie to ma znaczenie. Fightowanie Snipsa. Ale na pewno możemy po założeniu czapki wrócić na farmę i wtedy tam walczyć z Big Maciem. Bo widziałem, że tam jest taki skrypt, który sprawdza, czy Big Mac jest martwy. Musimy odbębnić takie podstawowe czynności, jakie zawsze wykonujemy. Nie mam włączonego nagrywania, ale widzę, że internet dzisiaj trochę jest kiepski. Dzisiaj trochę zawodzi ten internet. Jest mniej stabilny niż zwykle. Nic, zobaczymy. Może się naprawi. Może będzie lepiej. Ale jakby co, to mamy asa w rękawie pod postacią właśnie Gamiego, którego znaleźliśmy. I to jest właśnie item, który zadaje jednorazowo 2500 obrażeń. Więc to jest idealny przedmiot do wykorzystania przeciwko Trixie. Jeżeli będziemy z nim jeszcze walczyć. Dzisiaj coś jest nie tak z tym internetem, nie wiem, o co mu chodzi, szczerze mówiąc. Jest bardzo taki niekonsekwentny ten internet, jeśli mam być szczery. Smash Rush. No właśnie zamierzam zachować na Trixie. Ja nie wiem, po tym streamie, nawet jeżeli uda nam się teoretycznie wszystko zrobić, to jeszcze sobie przejrzę dokładniej, dużo dokładniej. Teraz. Smash Rush, o kurde, zapomniałem się uleczyć. Fuck, to niedobrze. Jeszcze kurde nie trafił. Użyć w sumie tego podczas walki, ciekawe. Powinienem się kurde wyleczyć, no. Dobra, może się uda. Z lekkim partem. Okej, okay, no na pewno. Thank you.
No, zarażona morda Snace jest. Oczywiście nie wygląda zbyt dobrze. Myślałem ostatnio nad zrobieniem gry coś Alexa czy coś, no to rób! Czemu miałbyś nie robić? A teraz tak trochę, znaczy to już nie jest popularny gatunek tej gry niestety. Teraz już ludzie się tym raczej nie interesują. Tak jak kiedyś, kiedy była zła era tych gier wszystkich AXA. Znaczy dalej jest jakaś baza odbiorców na tego typu treści. Ale no nie, to już z losu, jeżeli chodzi o MLK, to już raczej przeszło do lamusa. No i dobra, udało się pokupować. Chociaż no nie wiem. Wiem, co jeszcze mógłbym sprawdzić. Sprawdzić skille, levele i te wszystkie klasy. Jeżeli chodzi o pliki tej gry. Także to będzie to będę musiał też sprawdzić właśnie. Chodź, bierzemy ciebie. Jeżeli ma być lizanie, no to ty jesteś potrzebna. Ze mną. Aha, i tam była też propozycja, żeby użyć apteczki na Diamond Piarze. Ale dobra, najpierw musimy. Najpierw musimy oddać apteczkę Pinkie Pie, żeby wszedł tym skrypt z tym lizaniem. No i wówczas wrócimy się i zobaczymy, co to da. Myślę, że to raczej nic nie da. I że raczej to nic nie zmieni. I raczej prędzej coś by się stało w momencie, jeżeli po prostu weźmiemy ten kapelusz, tak? Wrócimy na farmę. Tam będzie więcej kontentu. Teraz już nie masz nic do powiedzenia. Dobrze, no to rób. W takim razie, jak jest zapotrzebowanie, to rób. Mamy co? My idziemy dalej. Tak, teraz to będzie to lizanie. Musimy tutaj pochodzić trochę po tej lokacji, żeby ona na nas naskoczyła. O, i teraz się pojawia. Można sprawdzić w sumie w plikach gry, czy to, co to daje właściwie. Co to odblokowuje, bo nie miałem okazji sprawdzić. Prześledzić jakby w pełni tego porządku, tak? Tego, co się dzieje. W sensie krok po kroku, skrypt po skrypcie, bo to RPG Maker działa na zasadzie przełączników i okej, jej już tu nie ma. Po prostu jej już tutaj nie ma.
No, to chyba nie jest z tym nic złego, że próbujesz wyróżnić grę. No, gdzieś tak połowę mam już za sobą, czyli tak, czyli powrót do Pinki tak naprawdę nic nie daje, ponieważ jej net w ogóle nie ma tam, gdzie ona wcześniej była. Co to jest? Dać apteczkę Diamond Tiarze i kocyk, jeżeli się da, tylko Diamond Tiarze. Okej, no to tego nie damy rady zrobić. To tego nie damy rady zrobić. Niestety, no bo już oddaliśmy apteczkę. Ale sobie jestem bardzo ciekawy, co by się stało, gdyby rzeczywiście. No, co się stanie, jeśli naprawdę użyjemy apteczki na niej. Dobra, podnieśmy to. Przejdźmy się do skillów. Wylowałem do 18 poziomu. W tym momencie nic mi nie jest. Wróć. Okej, już coś się z nią dzieje. Czemu twoje oczy tak wyglądają? Przez to nie mogę iść dalej, niestety. Okej, ale już widać, że się przemienia. Stawia. Tylko co pamiętam, to ona miała język. Oh, fuck! O nie, ja cholera, a ja nie mam przecież... Form, heal. O Boże, ona mnie pokona. Dobra, gdzieś. A, dobra, to niepotrzebnie się bałem. Lick heal 2. Okej, w tym momencie. To teraz muszę się wrócić w takim razie. Okej. Nie mam żadnych przedmiotów leczących, prawda? Możemy się jeszcze wrócić na farmę, no to zobaczymy, co się stanie. Okej, teraz jest z nią walka. Perform. Bye. Okej, czy nie było trudno? No bo w sumie to jest tylko dzieciak, więc co ona mogłaby nam zrobić? Dużo ekspa za nią. Ciekawe, czy mogę wziąć jabłko. Ten napój. Ej, ciekawe, czy będę mógł wziąć więcej niż 5. Teraz mogę sobie brać tych jabłek, ile tylko chcę. Chyba. Tak się zastanawiałem, czy będę mógł wziąć więcej niż 5, ponieważ wcześniej ona mówiła, że tam, że nie wypada brać więcej. A, you carry too much. Dobra, już jest, że. 30 to jest too much. Możemy się uzdrowić. A, i w ogóle nie ma Apple Jack. Okay, teraz jest Big Mac. O, fuck. Big Mac jest zarażony, jest kubańcem. Iron Body. Albo nie wiem w sumie, co on ma. A, tak. Dobra, widzę, że on nie jest w sumie. Mam muzyczkę. O, fuck. Chyba lepiej się uzdrowić. Tak,
Ale skubaniec jest silny, nie problem. No jeszcze nie będę silny, czy to będzie nie. Nie wiem, Joker. Dobra, fight. Ty, Joker, szedłeś tą ścieżką? W sensie, walczyłeś z nim? No, czy walczyłeś z nim? Heal 3. Martwy. A, znalazłem coś. Pewnie ten koc, tak? Nie miałeś tak. Dobra, się uzdrowię na wszelki wypadek. Ciekawe, czy mogę wziąć znowu. Tak, zawsze mogę mieć 30. Moje oczy eksplodowały. No dobra, zmieniamy się coraz szybciej. Mogę się jeszcze tam wrócić? Mogę. To już nic nie ma. No wygląda jak Zalgo, no teraz rzeczywiście wygląda to jak to się mówi? Stylistyka na Zalgo rzeczywiście jest. Wiem, że wiem, że można wejść do jednego domu teraz. Nie pamiętam do którego, chyba do tego będę mógł teraz. O, jest, otwarte. Wcześniej nie było to otwarte. A czym ty jesteś? Ty jesteś Pinkie Pie? To jest chyba Pinkie Pie, czyli ona jest jednak chora. Shit. A i dlaczego straciłem HP? To jest pytanie. Zobaczmy. A, to jest Berry Punch, nie Pinky. Dobra, pomyliłem się. Weź jabłko przy wypadek. Jezu, ale lecą tutaj damage'a. Flik. Jakie damage'e lecą? No dobra, heal. Teraz jeszcze raz leak. O Jezu, my jesteśmy niezniszczalni w tym momencie. Okej. O, mogę ją zjeść. Ciekawe, no teraz trochę inaczej wygląda to, co... O, mogę zjadać mózgi. Mogę zjadać te szczątki teraz. No, ja to już więcej się tu nie cofnę. Zastanawiam się, gdzie się podzieli ludzie, ponieważ na początku widziałem, że liczba oczekujących widzów to było 7, a teraz widzę, że jest 3 tylko. Jest pytanie, co się stało, że ten
że są tylko 3 osoby, a wczoraj było 9 nawet. Nie wiem, czy komuś się nie wyświetliło coś? Nie mam pojęcia. No cóż, raz jest tak, raz jest inaczej. O kurczę, dobra, jeszcze muszę sobie... A nie. Dobra, spróbuję. Szczątki healują, tak? Dobra, prawdopodobnie... No to użyjmy Gamiego. Zobaczmy, jak to zadziała. Cute. A to uzdrawia? Co to? Przecież miało być, że to daje damage. No dobra, zmarnowałem. Trudno. Dobra, to i tak w sumie bez znaczenia, ponieważ dodajemy takie obrażenia, że to jest głowa mała po prostu w tym momencie. Trzeba się naprawdę musimy się namęczyć. Dobra, no, Gami i tak się przyda. Okej, okay, w tym momencie już Trix jest. Pokonana. Teraz, które są żywe, tak nic nam nie będą robić. No i zobaczmy. Fajny lapin. No nie, ponieważ oni byli tuż przed odpaleniem. Dobra, teraz rozegrajmy tą cutscenkę jak za pierwszym razem. Nie, bo oni byli tuż, bo pokazywało mi się, że oni są tuż przed odpaleniem. Jak odpaliłem. No nie, dobra, może przyjdzie ktoś jeszcze, zobaczymy. Przynajmniej przychodzili nowi ludzie. Trzy nowe osoby były. No dobra. Okej, obrażenia na minusie, czyli one leczą, tak? W sumie ma to sens z matematycznego punktu widzenia. Obrażenie na minusie. Dobra. Ciekawy jestem, czy TwinPix.pl. Witam cię serdecznie, TwinPix.pl. Witam cię serdecznie. Wczoraj też widzę, że pamiętam, że byłeś. Bardzo mi miło. Chyba zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Prawdopodobnie tak samo. Zostanie nam do sprawdzenia jeszcze tylko jedna opcja. Czyli... czyli danie apteczki Diamond Tiarze. To bardzo dużo expa. Trochę to się pozmieniało. Trochę mam wrażenie, że inaczej wygląda w tym momencie Octavia. Mam wrażenie, że trochę się pozmieniało. Dobra, artwork. No dobra, miałem pytanie, czy to zrobił sam, ale złożył muzykę. Zrobił grafikę, wszystko zrobił sam praktycznie, tak? Script credits. No dobra, skrypty pewnie jakieś jeszcze pobierał z internetu, żeby tam... Galf, tak, wiem, że to jest... On robi dużo skryptów do RPG Makerów, tych różnych gier z tej serii. Co tam u ciebie w ogóle, Twin Peaks, jak spędziłeś święta? A i właśnie, trzeba będzie się zastanowić, co to za... co zrobić z tą grą, kiedy w nią zagrać. Co mi tam dałeś, co to w ogóle za gra jest, bo jeszcze nawet... Nie miałem okazji się zorientować.
No dobra, no to teraz co my robimy? Zaczęliśmy tak właściwie dwie opcje, które sobie zapisałem wczoraj. Dać apteczkę Diamond Tiarze. Dobra, spróbujmy dać apteczkę Diamond Tiarze. Sobie stanę tu i weźmiemy Gamiego znowu. No wiem, no. Niestety, no, nie dam. Ale zobaczymy, co się stanie. Mam wrażenie, że albo już więcej, niczego więcej tutaj nie ma. Czekajcie chwilę. Nie wziąłem tego sioła chyba. A dobra, dobra, zawsze tam jedno na początku. To pójdę teraz inną drogą. Znaczy właśnie nie chcę tego patrzeć na streamie, tego co tam jest w tej grze, no bo nie wiem czy to byłoby w porządku wobec autora tej gry. Może on nie chciałby, żeby tak wszyscy ludzie patrzyli na wizji, co tam jest w tej grze. Po co tracę czas na walki? No po to, żeby mieć potem ewentualnie szansę z Trixie, nie? Muszę chyba właśnie je robić, ponieważ na przykład po Diamond Tiara chyba nie przeżyję, jeżeli nie pozałatwiam tych przeciwników, ale dobrze, możemy też zrobić tak jak tutaj mówi Shadow, żeby po prostu ich nie ruszać i zobaczyć co z tego wyjdzie, tak? No. Teraz pytanie, czy brać babeczkę? Możemy też zrobić w sumie takiego rana, gdzie po prostu olejemy kompletnie wszystkich i może to będzie odpowiedź. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tego Snailsa rozwalić. Potem ewentualnie zastanowimy się nad tym, czy zrobić takie zagranie, w którym olewamy po prostu walki. Jeszcze raz. Okay, jeszcze raz. O, oh, fuck. Brawa, niego. To mi fajna muzyczka jest. Pierdzielisz Trixie, tak? Dobra, to już się tak jest. Mamy z głowy większość tych walk. Ale te dwie walki są takie najbardziej żmudne. Dobra, chodź z nami i teraz tak, użyjemy na niej apteczki. Więc możemy zobaczyć. Ona powinna mieć status. The crown that she wears is glued to her hair to avoid Property Thief jest przyklejana. Hmm.
Nie ma żadnych skillów. Mhm. Chodźmy po apteczkę. I wreszcie dowiemy się, odpowiemy sobie na te odwieczne pytanie, co się stanie, jeśli damy apteczkę. Dajmy od ciężar. Nie mogę tego zrobić. Mhm. Nie mogę, ale może dlatego, że ma pełne życie. Użyjmy sobie to. Hmm. Czyli nie mogę użyć na niej apteczki. A mogę na przykład użyć... Aha, po prostu zjadłem muffinę. Może bądźmy właśnie... takimi... bujarami, które użyją wszystkiego dla siebie. Apteczkę zużyjemy. Jak używam na niej apteczki, jak lecę do Ponyville? Chyba nie. Przecież ona ten. Dobra, już i tak użyłam. Żadnego dialogu. Czekajcie, zaraz wracam. Za chwileczkę wrócę.
jestem z powrotem. No to dobra, co my tam mamy? Tym będziemy pracować jeszcze. Aha, czyli wykorzystywaliśmy na niej apteczkę. No to dobrze w sumie zrobiliśmy. To dobrze w sumie zrobiliśmy, że jej nie daliśmy tej apteczki, tylko użyliśmy na sobie ostatecznie. No wreszcie, no inny wariant, no trochę inny wariant. Teraz pytanie, brać ten kapelusz, czy nie brać tego kapelusza? Już chyba nie ma sensu go brać. Chyba, że więcej nie wyciśniemy z tej gry, takie mam wrażenie. Więcej z tej gry niestety nie wyciągniemy. No cóż, no nie można wiecznie wałkować jednej gry, zwłaszcza że ona jest dosyć prosta. Staram się co zrobić jeszcze z tym. Z tym kocem. No bo jak weźmiemy ten kapelusz, no to najprawdopodobniej po prostu, no cóż, no będzie taka walka jak zawsze. Pod koniec. Nie wiem, dała się ten koc, Nie wiem, to zawsze dla mnie jest czarna magia po prostu. Ja w ogóle nie poszedłem do Pinkie Pie. Tym razem, w tym ranie. Nie wiem, dałaś jej ten kod, czy nie dałaś, czy to będzie miało znaczenie, czy nie będzie miało żadnego znaczenia. A cholera wie. No właśnie, gdzie ona się podziała? Nie wiadomo w sumie, no nie wiadomo, no. Wiem, że było dużo update'ów, znaczy dużo update'ów, no były update'y i inaczej trochę ta gra działała. Nie ma znaczenia, czy jej damy, czy nie. Dobra, to wezmę ten item ze sobą i tyle po prostu. To jest wszystko pozamykane. Jeżeli nie ma znaczenia, no też mi się tak daje, że chociaż no, po co by to było, nie? Jeżeli miałoby to nie mieć znaczenia. Po co by to miało być? Czy jestem uleczony? Jestem, no tak, użyłem apteczki. Nie mogę. Może po prostu tak miało być, no może tak by taki był po prostu pomysł na tę grę, że nie ma takiego, jako takiego zakończenia dobrego. Ale trochę... No chyba najlepszym zakończeniem tak naprawdę jest ten suicide. Raz zaczynasz, co? Z grubej rury. Okay. Okay.
No, mógłbym, znaczy ja sobie zobaczę jeszcze potem po streamie, co tam jest w tej grze. Co tam się kryje w plikach tej gry, ale no nie chcę tego robić na streamie. Jest to. Też powiem szczerze, że chętnie bym... teraz użyję jego. Dobra, to poczekam jeszcze chwilę z użyciem Gammiego. Czy ona jest ogłuszona? Nie jest. No. Czekajcie, to najpierw zrobimy tak, że ją ogłuszymy. Okej. Użyjemy jeszcze raz... użyjemy itemu leczącego, tak żeby się zabezpieczyć. Zastanujemy ją jeszcze raz. Bo nie jestem pewien, jak w końcu działa ten item. Czy on rzeczywiście po prostu przywraca punkty życia, tak? Czekajcie. O, dobra, jednak... Dobra, to jednak zadaje obrażenie, okej. Okay. Poczekajcie, to jak? Co się stało wcześniej, że to leczyło mnie? Po prostu ja go zjadłem, tak, to chyba ja go wtedy zjadłem. No tak, no bo ja go zjadłem po prostu. Lecimy dalej. O nie. Ogłusz. No pomimo tego, że użyliśmy Gammiego, to nie jest to takie oczywiste, że uda mi się wygrać. No właśnie. Teraz nie trafię ze stanem, to już będzie po mnie. Że módlmy się o stana. Item. Dobra, jesteśmy zabezpieczeni. Musimy jeszcze raz ogłuszyć. Już, już pęka, już, już nam pęka, już tutaj daje. Nie wszedł niestety stan. Jest właśnie chamski trochę. Chwalałbym, żeby stan jednak wchodził za każdym razem. Fajniejsze moim zdaniem. Musimy tak się punktu wypełnić. O fuck! No to zajebiście, no i... No i już po mnie. Znaleźć jaki bullshit. Mhm. Pomimo tego, że użyłem Gammiego. Dobra, ostatni raz w to gram. Tak naprawdę teraz. Nie będę walczył w ogóle z tymi łebkami. Z Nailsem i Snipsem. Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj w Order of Twilight. Nie sprawdzałem tego jeszcze i nie pobrałem. Ale no, no zobaczę co to jest, nie wiem. Czemu by nie spróbować? Może muszę się patrzeć w prawo.
wtedy dopiero. No wtedy co zadziała? No. Co jest kurde? O! O, pojawił się wreszcie. Już zacząłem tracić nadzieję. Nie no, inną grę sobie zagramy. To stream byłby trochę krótki. Chociaż ja dzisiaj nie planuję robić długiego streama. Maksymalnie 2 godziny będzie trwać stream. Planuję zagrać jeszcze Noctimore Remake. Noctimore Remake sobie zagramy. No, ugryź. Nie chcę z tym zobaczyć. Apteczka. Czyli wydaje, że bez sensu trochę. Damy radę pokonać Trixie. Może ją lepiej, może ją w ogóle zostawimy, tą Diamond Tiarę tutaj, nie będziemy ją brać ze sobą. Zupełnie olejemy to wszystko. Skrypty działają jak trzeba. Się nie psuje. I co teraz tu zrobić? Nikogo nie zabiliśmy. Brać tę czapencję. Dobra, spróbujemy zrobić to tak, że pogadamy z Piokiem. Podążamy z Piokiem. Oddamy mu kocyk. Potem pójdziemy po czapkę. I zaatakujemy tego pijaka, jak będzie spał. Taka kombinacja. Coś znalazłem. Chodźmy po czapencję. Dobra. Wszystko znowu się zwiększyło. Oczy ona ma chyba normalne, tak mi się wydaje. Raczej się nic nie stało. Czyli znowu możemy walczyć z Apple. Nie z Apple, tylko z tym, z Big Maciem, to możemy z nami walczyć. Ale ja nie będę tego robić, bo mi się nie chce. O kuźba, nowe! Coś nowego! Przepraszam? O, fuck!
Rozwalę tę grę na kawałki zaraz. Proszę pani. Kurwa, coś jest. Wszystko w porządku? Oprzyj się o mnie. Kocyk ma znaczenie ślisk. Tylko nie śliski kocyk. Użyj tyle siły, ile ci zostało. Zabieram cię do szpitala. Jak się okaże, że to jest dobre zakończenie, to pierdolne po prostu tutaj zaraz. Prawda. O kurde, idziemy z nią. Jest jakiś gameplay. Czyżby to było to sekretne zakończenie? O kurwa. Dobra, nie chuja tam. Dobra, coś było, jakiś easter egg, ale... A to chyba tylko tyle było. Się przemieniliśmy dużo szybciej. Zjadłem. Mózgi. Pierwszy poziom. O, zatrzymała się. Myślałem, że coś będzie. No wiem, no. Tak to wyglądało. I co, i znowu będzie walka. A gdybym przegrał jako ktoś zarażony, czy to by miało znaczenie? Bo jeszcze nigdy nie przegrałem jako ktoś zarażony. Nie, zastanówmy się tutaj na czacie i na streamie, czy jak przegram jako zarażony, to czy coś będzie? Mam wrażenie, że jak wygram Strixie jako zarażony. Dobra, no dobra. To teraz zróbmy tak, że. No pewnie będzie ekran game over, ale dobra, zróbmy to tak. Zróbmy. No to już dobijmy ją, tak? Jeszcze ten ostatni raz. Tak na szybko. Po prostu zrobimy tą ostatnią. Ostatni raz już zrobimy to. Wiecie, w taki sposób. Dobra, chyba jest rzeczywiście to samo. No. Jest to samo. Jak na razie to samo. No, jak mi zadaje obrażenia, no to chyba mogę przegrać. Wystarczy, że nie będę odpowiadać ciosem. Tylko się cały czas bronić. To jakieś obrażenia mi tam zada. A, widzę, że Shadow na przykład się już tutaj niecierpliwi. No to można to zrozumieć, no już taką trochę tak. Każdy normalny inny streamer by po prostu to przeszedł raz i to byłoby na tyle, nie? Ewentualnie dwa razy, żeby
Ale dobra, to spróbujmy przegrać po prostu jako zarażony. I już tak, żeby z czystym sumieniem to odpuścić i ewentualnie to, co tam jest jeszcze w tej grze, to ja tam spróbuję coś popatrzeć. Dobra, to jeszcze ten raz sobie tu pykniemy. Będzie game over. Już się weźmiemy za... Chcę z nim walczyć. Mnie nie ugryź. Tylko mnie tutaj nie ukryć. I teraz tak, czy wchodzimy tam? Chyba nie musimy tam wchodzić. Przegrać jako zarażony, więc... Chyba na szybkości to zrobimy. Dobra, no i co? Idziemy po czapencję. Jabłka nie będą nam potrzebne, skoro i tak mamy zamiar. Och, zawsze można jeszcze, wiecie, rozważać. Rozważać takie opcje, które było, gdybyśmy rzeczywiście tak wszystko zrobili, co tylko jest możliwe w tej grze. Ale to już nie będę przesadzać. Dobra, wżryj. W którymś momencie powinny mi wybuchnąć oczy. A, odnowiłem sobie żyćko. Na chwilę się zatrzymałam, postać, nie mogłem się ruszać. Oj, dobra. Dobra, no to... No będę robił tylko bite. Boże, teraz jak na złość pewnie nie będę w stanie przegrać, co? Ale dobra, może jednak na spokojnie. A dobra, chyba da się przegrać. Musimy po prostu napierdzielać bite i tyle. Trochę liczyć na RNG mimo wszystko. Och. No naprawdę. Dobra, jeden cios jeszcze. Prawdopodobnie. O dobra, przegraliśmy rzeczywiście. A jest game over, no dobra. A to byłoby na tyle, wiecie.
rzeczywiście będziemy sobie odpuścić tę grę. Dobra, w następnej kolejności mamy co? Nox Timora. Tu wyłączę. No. Teraz będzie Nox Timora. Tylko sobie jeszcze... zmienię tytuł streama. Usunę to Element of Justice, bo... bo mnie to trochę drażni, że tutaj to dałem. Niepotrzebnie w sumie, bo... będą jeszcze też inne gry, więc zmienię sobie tylko tytuł, wywalając Element of Justice. Okej, dobra. Zapisane i teraz tak, Noc, Nox Timory Remake. No to lecimy z koksem. Nox Timory. Ja cię zaraz zadowolę. O, made with Unity. I w tyle to oko. Dobra, teraz pytanie, czy to kurde widać w ogóle? Powinno być widoczne. Się nic nie pokazało. A jest, rzeczywiście jest Nox Timora. Redu, czyli co? O, znowu ta pieprzona myszka. Niestety. To z nim jest nie tak. No rusz się, Matołku. Co tu najpierw wybrać? Polskie, yes. No dobra, start. Po prostu wystartujemy, zobaczymy co to będzie. Notka deweloperska jest drugą grą, którą zrobiłem kiedykolwiek oryginalnie w 2004 opublikowana. Zagrasz teraz w remake. 8 lat po oryginale, który został wypuszczony. Z pewnymi dodatkami i zmianami, które zostały wprowadzone używając moich doświadczeń, które zdobyłem przez lata. To jest tak, że część mojej największej gry horror, którą zrobiłem, Timore Redu. Aha, tutaj jest... proszę sprawdź ją po przegraniu Nox Timora remake. Okay. Pytanie, czy włączamy światło, oświetlenie, żeby było bardziej klimatycznie? Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Sobie wyłączymy to. Prawdopodobnie będzie mnie słabo widać, ale w sumie ja bym chciał sobie pograć to w ten sposób. Czy nie w ogóle będzie widać? Prawdopodobnie nie, chociaż troszkę mnie widać. Troszkę mnie widać. Dobra, co, załadowało się czy nie? Okej, jest tam. Okej, co my tutaj mamy? Czy ja słyszę dobrze te dźwięki? Dobra, sobie muszę trochę podgłośnie. Ja mogę z tym jakoś interagować. Dziwne wzorki. No nie widać mnie w kamerce. No dobra, trudno. Robimy to w ten sposób. Ściemnimy to trochę. Czy mogłem na przykład jakoś zwiększyć gammę, bo trochę tak mało widzę, nie?
jest grane. Czy ja tu byłem? Nie, nie byłam tu. O, sukin syn, patrzcie co tam jest. Okej. Ej, czy ja jestem zamknięty w jakimś? Ja mu się przemieszcza. Ale to sobie... No, bo chciałem też zrobić fajny klimat, ale też bym ja się bał więcej. Jest takie przechodzenie z pokoju do pokoju, po prostu. Jakaś koperta tu jest. O kurwa. Dobra, wróciłeś. Ktoś powiedział. Kompletnie nic nie widzę. Jezus Maria, gdzie ja jestem? Kurwa jest. Ja nic nie widzę. O ja pierdolę, nie podoba mi się to. Ja nic tu nie widzę, kompletnie nic nie widzę, widzę tylko jakieś rury. Dobra, jak podejdę do ściany, to... Może mam flashlighta? Kolejna koperta. O kurwa! O skurwysyn. Okej. Wciąż i wciąż. Nigdy nie ma spokoju. Ten jaskrawe to jaskrawe oświetlenie. Patrzcie. Widać nawet cień. Patrzcie na te cienie. Widać jak oni obracają łbami. Tam jest jakieś oświetlenie teraz. Dobra, innej nie ma. Okej, kolejne. Nigdy sam mam. O ja pierdolę. U! O sukin syn. Wow, fajnie, fajnie świat popada na te płytki. W tym Unity. Co to kurwa jest? O, Jezus Maria! Ja pierdolę! O, Jezus! Ja pierdolę! Ja pierdolę. Nie, co? Więc co ona powiedziała? Bez wyboru? Okej, tam były dwa miejsca, gdzie mogłem pójść gdzieś. Każdej nocy. O kurwa. Pierdolę. Po prostu dobra, już nawet się chyba poddałem. Tam jest jakaś latarka. Nie mogę otworzyć. O forf. Nie, ja chyba nie idę nigdzie. Ja się zatrzymałem w miejscu. Tam już nic nie ma.
teraz kompletnie nic nie widać. To można tylko po patrzeniu się w ścianę wiedzieć, że gdzieś się idzie w jakimś konkretnym kierunku. Teraz jedziemy w drugi korytarz. Zawsze mnie muszą uderzyć te drzwi. Dobra, teraz mi coś z korytarza, tak? Zaatakuje. Gdzie teraz? Tutaj nic nie ma. Jak się patrzę w ścianę, to ja wiem, że gdzieś idę. Co tu kurde jest? Tu jest... Jest jakieś biurko, ale tu już nic nie ma. No ja pierdzielę, no nie mogli mi dać latarki, ja nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. Ej, co jest grane? To się tak nie świeciło wcześniej. No dobra, no to są jakieś... skryptowane, to wszystko jest. Pójść tu, pójść tam. Bardziej w sumie taka gra przypomina dom, symulator domu strachu, gdzie jako tako fabuły za bardzo nie ma. Wszystko co robisz w tej grze rozchodzi się tylko o to, że coś na ciebie wyskakuje i cię straszy. Ale jakoś jako tako nie czuję jakiegoś realnego zagrożenia. Jakby nie jest to osadzone w jakimś świecie. Fabuła nie wskazuje na to, kim jesteśmy, co nas może go, co nas goni, co może nam zrobić, nie? Tylko to jest bardziej co, w typu jesteśmy w jakimś dziwnym, strasznym miejscu. Się pojawiają co jakiś czas dziwne, straszne rzeczy. A ja tu byłem, czy ja nie byłem? Nie było mnie tu, nie wiem. Coś przeoczyłem. Ja myślę, że to jest po prostu symulator chodzenia, tylko że w klimatach horroru po prostu. Master Bezi. Ja nawet... I tak jak patrzę się w ten sposób, czyli tyłem, to ja po prostu więcej widzę. Jestem w stanie się poorientować mniej więcej z biurko. Przy tym biurku tam jest kolejny korytarz. No Boże, przypomnij nam się Sad Satan po prostu, jak my też błądziliśmy po tych korytarzach rozpaczy. No wiem, że jest multiplayer. Już dawno temu Mister Yossarian wypuścił multiplayer do tej gry. Pamiętam, jak była nawet premiera. Miałem być na premierze tej gry, ale ostatecznie zrezygnowałem, bo trochę bałem się bariery językowej, że nie będę w stanie się jakoś tak dogadać w stanie w czasie rzeczywistym z innymi. W sumie powiedziałem, że odpuszczam i że nie może mnie być i tak dalej. No co jest to cholery? Ja, ale Luna Game nie olaliśmy, co to? Ja przecież mam całą serię let's playową z Luna Game. Na streamie przechodziłem Luna Game. No, zajebiście. Dobra, nie wiem, co ja tu teraz chciałem tu iść. Mam jakąś mapę, coś mam w tym stylu. Tu jest... Nie wiem, co tu jeszcze mam zrobić. Że nie wziąłem jakiegoś listu.
Nie widać nic. Nic nie pojawia. Nie ma nawet sprintu. No jest za ciemno, Shadow. No. Co ja słyszałem? To jest zamknięcie się, tak? Zamknęło się po prostu. No nie, no co jest grane? Tu coś jeszcze jest. Tu coś chyba jeszcze jest. Okej, nie wiem, czy ja tu byłem, czy mnie nie było. Jest taka śliska dosyć podłoga. Może tam jeszcze muszę iść, nie? Już nic nie ma. Za ciemna jest trochę ta gra, no. Trochę przesadzili. A tu już byłem, no tak, tu już byłem. No dobra, to chodźmy tu jeszcze raz, może coś się nowego pojawi. Są drzwi? Tak, to są drzwi. Jakieś refleksy po prostu widzę. Wiecie, co tu się dzieje? Mogę dziś iść na bok? Czy co? Wyskakać coś, cokolwiek zrobić. Kompletnie nie ma żadnego światła. Nie mogę iść dalej. Jest chyba pusta ściana po prostu. Czemu tylko tu się świeci? A, Creepy Ponyville. Tu są drzwi, ale nie mogę ich otworzyć. Są kolejne drzwi, których nie mogę otworzyć. To jest kurde grane. Nie wiem. Coś pominąłem. I skrypt się nie załadował. Czegoś nie podniosłem. Jakiegoś listu. Nie podniosłem. Napierdzielam przyciskiem E. Ja tylko coś znaleźć. No nie wiem, nie wiem, kurde, co jest grane z tym. Da się jakoś gamy zwiększyć. Prędzej w monitorze, albo raczej w tym telewizorze. Gra nie daje opcji zwiększenia gamy, tak sama z siebie. Coś jest. Znowu. Wychodzimy. Drzwi się zamknęły za mną. Nie wiem, nie wiem. Niby to jest tylko symulator chodzenia, ale kurde, no przez to, że nic nie widzę. To jest wręcz niegrywalny wręcz. Za ciemne to jest. Nie wiem, czy... Jest kolejny... Ach, ja pierdolę, no. No czemu to musi taki być? Są te drzwi, które prowadzą do tych innych korytarzy. Ja nie wiem, co mam tu zrobić. Może się da właśnie w plikach.
Quit to menu. Yes. No chyba były jakieś ustawienia. No jest options. Aha. Takie są opcje. Ile? Ja tylko co, czegoś nie pomylił teraz. Może po prostu damy, wyłączymy full screen. O, jakby przynajmniej była ta latarka, to byłoby już dobrze, a tak to już nam zabierają. Dobra, wyjdziemy. Options. Full screen, no. Czy ja mogę to gdzieś... Czy ja mógłbym gdzieś tutaj na przykład... wejść... jasność ekranu. Gdzie tu mogę zmienić jasność ekranu? To jest rozdzielczość. Nie bardzo. No, Huzar, witam cię serdecznie. Gdzie tu się zmieniało na tym monitorze? A teraz zmieniłem, kurde, kanał w ogóle. Pierdziele. No ja pierniczę, co ja kurde zrobiłam? Ach. Dobra, to jest... Gdzie tu się zmieniało na tego? Jest kontrast, jasność. Gdzie to się zmienia? Jasność. Załóżmy, że jasność będzie taka. Nie będzie na 75%. I teraz tak. Teraz muszę znaleźć źródło. Wybierz źródło, tak. I teraz tak, HDMI. I będzie, jest. Dobra, jest. Znalazłem. Bo jak już mówiłem, jakiś czas temu rozwalił mi się, znaczy przestał mi działać po prostu monitor, ten, na którym grałem właściwie od zawsze. I cóż, no i teraz musiałem podłączyć telewizor, tak, póki nie mam jakiegoś innego monitora, no to używam jakiegoś tam starego telewizora. Po prostu przełączyłem na te kanały kablowe. Także śnieżenie się tylko włączyło. Testowanie tamtej gry. No, odkryliśmy parę ciekawostek nowych. Ale bez szału, jeśli mam być szczery. Jakiegoś nowego zakończenia tak do końca to nie znaleźliśmy. No i dobra, zobaczmy, czy rzeczywiście jest jaśniej. A gdzie jest play? No dobra, jest play. No ja z początku cały ten bullshit.
Ej, zaczekajmy, aż się załaduje. Nie wiem, czy jest jaśniej w sumie. Szka. No już wiemy, co nas czeka. Musimy przejść tu. Pojawi się gostek. Ale dobra, gra nie jest... Przechodzi się sama tak naprawdę. Nie trwało to jakoś długo. Jest tutaj... O kurwa, dobra. To mnie znowu przestraszyło w sumie. Tak leciutko. No i nic dalej nie widzę, no. Niby zwiększają jasność. W sumie gówno to dało. O kurwa, dobra, ja pierdykam. Ach. Mimo tego, że to jest drugi raz. Dosłownie zwiększyło? Czy minimalnie? Lekko poprawiło niby? Ja myślałem, że kurde... Zwiększyłem tam całkiem sporo. A będę takim slalomem po prostu chodzić. Dzięki temu... To się lepiej, będę miał lepszy rekonesans na to, co się dzieje i gdzie co jest. Okay. Coś tu jest... Ciekawe, co się stanie, jak pójdę tu? Tu nic nie ma, dobra. Na lewo za mną jest korytarz, do którego w sumie powinienem pójść. Ale na upartego... Dobra, tu jest po prostu piórko, okej. Okay. Czyli idziemy. Powinienem się po prostu trzymać prawej ściany i w ten sposób zbieram. Nie, może. Kiedyś te szkieletory trochę inaczej wyglądały. Pierdolę. Dobra, wiem, że mnie zaatakujesz znowu. Dobra. Dobra. Już raz się tego przestraszyłem, nie chcę tego oglądać. Powracając bez wyboru. Więc tutaj jest... Tam się coś świeci, więc chodźmy najpierw tam, gdzie się coś świeci. Jest koperta. Niestety bez pieniążków, ale no cóż. Każdej nocy. Okej, okay, to tutaj się otworzyło. A co z tamtym drugim korytarzem? No, latarka gówno daje. Winę dałaś taki konkretny snop światła. Okej, czy jesteśmy znowu w tej samej lokacji? Możemy znowu otworzyć te drzwi. Jesteśmy na tym samym etapie, co wtedy.
I znowu kolejny cholerny labirynt. Dobra, tu nic nie ma po prostu. Okay, sprawdziliśmy wszystko, co było. No to chodź, dobra, teraz trzymamy się. Trzymamy się teraz prawej. Ej, coś mi się tu nie podoba. Co jest grane? Tak było, czy coś się spierdzieliło? No dobra, chodźmy tak. Bla 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 bla. Dobra, tu jestem. To jest ten. To biureczko. Czy na biureczku nic nie ma? Dziwny układ. W dziwnym trochę miejscu stoi to biurko. Jeśli mam być szczery. Braliśmy kopertę stąd i te drzwi się otworzyły. Okej. Okay. Tylko straszak. Te drzwi się nie otwierają. Teraz pytanie. Czy ja się oddalam? Nie, tu jest koniec. Dalej już iść nie mogę, no to co? No to idziemy dalej. Bo tutaj muszą się te skrypty załadować. A tu są drzwi! No ja pierdolę, no po prostu mnie... No kurwa, no zajebiście. To jest jakaś pieprzona łazienka. Już mi się to nie podoba. O kurwa. W sumie to mi się sikać zachciało. O fuck. Co jest do chuja wafla? Czemu mi zgasło światło? Fuck! Dobra, kurde, zaświecam. Co jest grane z tą lampą? Demony się przedostały. A, bo to już... Okej. Okay. Się rozładowało tutaj. Ta jedna rzecz szybciej. Załadowała. O, i teraz będzie działać. Dobra. Zresetowało. Wstawię znowu to samo światło. Mniej więcej. Dobra, to ja... Nie jestem na poddaszu, tylko... Takie to jest, jakby to powiedzieć. Dobra, idę do toalety. No, idę lepiej pójdę do toalety.
Dobra, chodźmy dalej. Działa ta mycha, działa, jako tako. I to są chyba wszystko z kibli. Cholera, no nie widzę nic. Jeszcze pewnie drugi kibel jest. Oczywiście, że tak. Teraz coś wyskoczy. Teraz może mogę tu iść? Oddalam się, czy się nie oddalam? Nie oddalam się. Ale nie mogę tego otworzyć. Od tych innych drzwi, co? No nie mogę. Coś, czegoś tu jeszcze nie zrobiliśmy w tym kiblu. Jest klucz. Okej. Do biblioteki. Tu chyba już nic nie ma. Możemy otworzyć jedne drzwi. O, teraz biblioteka przed nami. Jakieś szafki. Biurko. Nawet jakieś długie, duże biurko. I co tu jeszcze jest? O, są rzeczywiście półeczki. Wszystkie książki takie same, chociaż bardziej mi to wygląda na jakieś segregatory. Czyli czerwone komunistyczne książki. Tu przynajmniej coś, kurde, widać. Tonąc w tej samej myśli? Oh fuck! Oh fuck! A jaka była podstawowa różnica? Tak zapytam z ciekawości Master Busy. Ja tam fake fart. Sinking into the same fault. Ja pierdolę.
Jest latarka. No. Z tego trzeba było chyba zacząć. Chociaż mało to daje. Komunizm marksistowski opierał się w różnej idei sprawiedliwości społecznej i egalitaryzmie. No, manekiny, no, dosyć creepy. Się pojawiły tak nagle. Wspólnego. Witam cię, Slambo. Tak, boję się, Huzar. Manekiny. Manekiny są creepy. Jest jeden. Więc pytanie. Co teraz? Oho. To jakieś inne gówno jeszcze. Nie wiem, gdzie ja idę. Ale gdzieś idę. Jest tak ciemno, że to jest jedyny sposób. Patrzenie się w ścianę to jest jedyny sposób, żeby wiedzieć, że w ogóle gdzieś idę. Teraz idę w dół. O nie. Tak jakimś SCP. 087B. To była dosyć creepy gra swojego czasu. Dzisiaj mogłaby być straszna. Co tu się dzieje? Koźwa. Tyle pomieszczeń nagle się tutaj zrobiło. Aj, fak. O! No a gdyby był taki poziom jasności, to byłoby lepiej. Jest taka fobia strachu przed manekinami, ale jest dużo fobii. No. Niektórzy ludzie są bardziej podatni. Na przykład jeden z naszych tutaj kolegów. Socjalizm utopijny. No było coś takiego, to prawda. Że miałem mówić. Mi trochę wypadło z głowy. Niektórzy są podatni na horrory. Bardziej niż inni. Nie mogą patrzeć na nie wręcz.
Szczerze, ja raczej nie mam fobii odnośnie, jeżeli chodzi o manekiny, no bo co innego manekin w sklepie, który się mija tak po prostu, a co innego jak nagle coś po prostu się pojawia takiego z wredną gębą przed tobą. No, ewidentnie ten manekin został tak wystylizowany, żeby... Nie mam się wracać na górę. Żeby straszył graczy. Zazwyczaj raczej youtuberzy grają w tę grę. Też grali kiedyś w tę grę. Po to, żeby właśnie pokrzyczeć trochę, nie? Że to ma być takie uniwersalna straszność. A grałem w Outlasta, pamiętam, grałem w Outlasta jedynkę. Dawno temu, już w 2018 roku, chyba 19 nawet. Bez tego dodatku, ale raczej DLC, czyli teraz mówi. Pority. Nie słyszałem. Tak, będę musiał karczyć, ale niedługo. Muszę wstać wcześniej. Ach, jutro czy dzisiaj już sobie podróż przede mną. Muszę wyjść na górę. Może nie ma sprintu. Cały czas słychać taki delikatny ambient w tle. Cały czas idziemy w górę. Wydaje mi się, że to... Czy idę w złym kierunku? Już tu byłem. Tak, tu jest ta biblioteka. Cofnąłem się po prostu. Dobra, okej, okay, już zrozumiałem, nie przeczytałem tego ze zrozumieniem na początku. Jakie jeszcze w sumie są takie ciekawe gry horrorowe? Trochę jak Outlast. Śpioch, już jestem. Nie kontaktuję jak trzeba. Nic nie mam. Coś musi być z tym pomieszczeniem. Można otwierać ani szafek, ani szuflad odsuwać. Daj tutaj może. Oj. Coś chyba było. O kurwa. O ja pierdolę, dobra, wypierdolę stąd.
Nie mogę. Co ja? Co ja? Kurwa, gdzie ja? Co to do chuja jest? Szafka. Jakbym kurwa teraz wiedział, gdzie ja jestem. No. Przesadzacie już. A. Zostawiając siebie z tyłu. Ja kuźwa jestem. Wszystko wygląda tak samo. Ciemno. Jak się tu odnaleźć? Jestem chyba na początku. Tak jak niektóre gry są być może za jasne, jak na horror, tak ten uderza w drugą skrajność. Coraz to za ciemno i niewygodnie się w to gra. No cóż, przykro mi. Wiesz co, no trochę irytująca jest. To jest trochę irytująca gra. To nie jest nic nadzwyczajnego, bo to tylko symulator chodzenia. I cóż, cóż tu więcej można powiedzieć. A nie patrzyliśmy na przypadkiem tej creepypasta Creepy Island. Chyba patrzyliśmy. Kojarzę, że to było coś takiego. Były tam różne creepypasty do zobaczenia. Były tam różne creepypasty. Pokoje chyba z różnymi creepypastami, coś takiego. Jakieś otwartej przestrzeni, coś takiego kiedyś grałem. Nic nie ma. Ach, ja pierdzielę. Creepypastą. A, no to może, no. Tutaj wejście jest zablokowane. O, ja pierdolę. Ach, lek. Nie mogę nic zrobić. Kurwa. Kurwiaj stąd. Pierdolę. Aha, no teraz się zrobiło jasno.
Myszko, działa, jeszcze nie zasypiaj. Wiem, że jest późno. No dobra, to jak jest coś takiego, no to możemy to sprawdzić, Huzar. Creepy Island. Też mam dziwne wrażenie, jakbym też się zdążył coś takiego sprawdzić. Tu jest jeszcze list, dobra. Się biały. Przeniknąłem przez niego. Widzę coś wreszcie. Fajny efekt. Szkoda, że towarzyszy mi tylko przez chwilkę, nie? You're back. Again and again. Never at peace. Never alone. Returning without a choice. Every night. Sinking into the same thought. Leaving yourself behind. Trapped within your nightmare. I teraz przeczyta nam tak naprawdę wszystko to, co do tej pory. Pierdolę tym jumpscarem. Idź stąd. Okej. No dobra, następnym razem zrobimy sobie Timore Ridu. Co to jest? To nie jest w tym? Tylko na Steamie gdzieś? Timore Ridu to jest psychologiczny horror na temat smutku. Kosztuje 80 zł? Ej, pierdzielać. Będę płacić 80 zł za symulator chodzenia. Mam. Czyli co? Następnym razem będzie Slaughter Horse 2. Myślę, że istnieje szansa, że uda się zrobić tego streama jeszcze dzisiaj, tak? 23? 22? Czego się nie doczekam? A, no tak, no to można też podsumować w sumie. Czemu nie pogadam zbyt długo? No tak, no pewnie zagram raz. Na streamie przynajmniej. Max dwa razy pewnie. Tak podejrzewam.
A, ponieważ jest już kres jeszcze, a sorry, we wczesnym dostępie, więc no nie jest jeszcze jakoś tak bardzo rozbudowana, ale... Nie wiem, wydaje mi się, że jeden stream może pójść na tego Slaughterhorse'a. Że będą, nie wiem, dwie rozgrywki. Order of Twilight, no dobra. Jeszcze sobie zapiszę to, co o czym mówił Huzar, czyli Creepy Island, tak? 3D. Creepy Island 3D, zapiszę sobie też ten Order of Twilight. Chociaż wysyłałeś mi to już na Discordzie. A co, następnym razem no to Slaughterhorse. Razem sobie Slaughterhorse'a walniemy i zobaczymy, co to będzie. Możemy sobie też sprawdzić Pinkamena. Dobra, wyślij mi od razu, Huzar. No, także dziękuję wam wszystkim za oglądanie, za obecność. Mówił dla was Grento. Trzymajcie się, do następnego i cześć. Prawdopodobnie stream będzie dzisiaj, czyli od razu dzień, na następny dzień. No, dzięki jeszcze raz, doceniam, no, fajnie było. Nawet fajnie było. Szkoda trochę, że nie było nowego zakończenia i tak dalej, ale coś tam powierciliśmy jeszcze w tamtej grze. Ale cóż, no to dzięki w takim razie, Joker, za to, że poleciłeś tamtą grę. No, a ja się z wami już żegnam. Mówię dla was grę.